Już po raz 11 w Gromniku odbyło się pogórzańskie święto wina, miodu i dziczyzny. Na placu Amfiteatru Letniego zaprezentowało się 17 stoisk z winami oraz miodami. Obecne były także inne stoiska wystawiennicze, prezentujące lokalne wyroby. Założenie było od początku i trzymamy się tego. My promujemy tylko i wyłącznie wina regionalne, nasze wina z naszego powiatu, województwa, bądź też z województwa podkarpackiego, natomiast inne też promują zachodnie. Czy tam to jest dobre? Uważam, że jest dobre, bo należy od czasu do czasu się porównać. Natomiast my wiemy, że nasze zadanie polega na tym, żeby promować naszych winiarzy, a nasi winiarze, jeżeli chcą, to mogą jechać do Tuchowa, czy tam do innych, do Jasła, do innych miast, gdzie mogą porównać się z winiarzami z krajów, od naszych sąsiadów, ze Słowacją, Czechami czy Węgrami. To już jest nieomal taka już tradycja tutaj, bo to jest 11. edycja tego święta. Święta, które z jednej strony chce wypromować i pokazać to, co tutaj jest tym dobrym produktem, tą marką na skalę Małopolski, bo i wina, i miody, a także dziczyzna, z której już była zapowiedź, że będzie gulasz, to są te elementy, które są tym motywem przewodnim. Ale trudno nie dostrzec także i produktów wędliniarskich, które tu są wystawione, z tych mniejszych właśnie takich rzemieślniczych ubojni i masarni. Trudno nie zauważyć koła gospodyń wiejskich, które częstują różnymi tymi produktami regionalnymi. A generalnie to jest atmosfera miłej zabawy, spotkania, również przy muzyce, bo grają zespoły. Bardzo udana impreza. Cieszę się, że tak dobrze rozwija się winiarstwo w Małopolsce, bo dodam tylko, że na terenie Małopolski mamy już ponad 400 winnic zarejestrowanych, takich, które mogą prowadzić legalną działalność handlową win, a oprócz tego powstają cały czas nowe winnice, które zyskują na znaczeniu. Wokół tego buduje się bardzo dobrze rozwijający się przemysł enologiczny i turystyczny i również na terenie gminy Gromnik, co też przykładem tego są mieszkańcy, goście, turyści, którzy dzisiaj odwiedzają 11. Pogórzańskie Święto Wina, Miodu i Dziczyzny. Bardzo mi się podoba i z przyjemnością tutaj przyjeżdżam, gratuluję wójtowi gminy Gromnik takiego wydarzenia, pamiętając jednocześnie o tym, że tak faktycznie ta enoturystyka, to winiarstwo zaczęło się tutaj w gminie Gromnik i my w sąsiednich gminach też to podpatrujemy. Ja teraz też mam u siebie dosyć dużo winnic, które też tutaj się wystawiają, ale faktycznie w Gromniku był ten początek i cieszę się, że po raz kolejny to pogórzańskie święto wina, miodu i jak się okazuje w tym roku dziczyzny ma miejsce i jest bardzo dużo ludzi i gratuluję wójtowi takiego wydarzenia. Ten rok jest bardzo dobry, to zapowiada się bardzo dobrze. Jest dużo słońca, mało deszczu, czyli to, co najbardziej lubi wino, winogrono. Co możemy u Was zdegustować na stoisku? Bo widzimy oprócz wina coś jeszcze tutaj jest. Możemy wina, no i mamy też bardzo ładne właśnie w tym roku winogrona deserowe. U nas na stoisku można kupić miody, ziołomiody, pierzgek, propolis i pyłek pszczeli. Dzisiaj mamy wina, jeżeli chodzi o białe, to mamy półwytrawne, półsłodkie, różowe, półsłodkie i z czerwonych wytrawne i słodkie. Są to wina, które na przykład Solaris zdobył srebrny medal na konkursie w Tuchowie, a Market zdobył brązowy medal. Także no, są to wina uhonorowane przez medal. Jak co roku nie zabrakło potraw z dziczyzny przygotowanych przez koło łowieckie Bór z Tarnowa. Gulasz serwował m.in. Zbigniew Karciński, wiceprzewodniczący Rady Powiatu Tarnowskiego. Musimy sobie zdawać z tego sprawę, że te naturalne produkty, które dostarczał nam zawsze las, służyły zdrowiu przede wszystkim. Przede wszystkim zdrowiu. Mięso dzikie, a mięso hodowlane, to tego nie można w żaden sposób porównywać, bo można rzeczy porównywać, ale nie te. Ale nie te. Wszelkie możliwe wartości odżywcze i smakowe posiada dziczyzna. Odpowiednio sporządzona, odpowiednio sprawiona, przygotowana, owszem, wymaga cierpliwości. Dziczyzna wymaga cierpliwości, tak jak łowiectwo. Można się później delektować i sobie, prawda, podniebienie drażnić czymś naprawdę wspaniałym. Dlatego też chcemy, by jako myśliwi, by ta kultura i tradycja łowiecka również wróciła i zagościła na polskich stołach. Będziemy czynić wszystko, by nasi mieszkańcy, nasi sąsiedzi mogli popróbować tego, co najlepsze.
Podczas tegorocznego święta na scenie zaprezentowała się kapela podwórkowa z Zakliczyna, jak również wystąpił zespół The Ukrainian Folk. Tradycyjnie odbył się konkurs wiedzy na temat znajomości winiarstwa i pszczelarstwa, a dla najmłodszych zostały przygotowane zabawy z animatorami. Organizatorami wydarzenia byli wójt gminy Gromnik, Rada Gminy, Gminny Ośrodek Kultury oraz Koło Gospodyń Wiejskich Dworzanie. Patronat nad tegorocznym świętem objął starosta powiatu tarnowskiego.